Cóż, Polacy, polska siła polityczna, konfederacja tak zwana, a może i nie tak zwana, normalna zwana, w składzie Krzysztof Bosak i kurwie Mikie, niestety, to siła polityczna gorsze od PO, gorsze od aferzystów, od zdrajców prokomunistycznych na siłę Kremla i na siły Merkel, na siły Niemców, ale Niemców najgorszych, tych lewackich. Dlaczego tak? No niestety, bo PO widać po swojemu rezultatu, po swoim działaniu, że to aferzysty od szpiku kości. A ci konfederaci, nie, oni niby to pod hasłami, pod PR-skością pronarodową, pronacjonalną. Tylko słowa i tyle. Oni wydają siebie za utwór nacjonalny polski. I oni przybierają na siebie kołdrę patriotów polskich. To w ich znaczeniu, to populizm, to jest patriotyzm dla Polski. Niestety. Dlatego ona, ta siła konfederacja i jest bardziej niebezpieczną siłą niż PO. No w PO widać już tam lewactwa, LGBT i różne te utwory, o których my widzimy, do czego i co to jest, bo my jesteśmy chrześcijańskim krajem. W Biblii wszystko napisane pro te rzeczy. Dlatego to wszystko widać. Ale tych post-endeków i nie tylko w składzie Bosak, Kurwin Miki, a i ideologia tej konfederacji na tyle szurnięta, że... Być może w dłuższym horyzoncie czasowym będzie nas czekała debata, szczególnie kiedy konfederacja stanie się większą siłą parlamentarnie. Natomiast w tej chwili w gronie 11 posłów jesteśmy w stanie przy okazji każdego posiedzenia... I dołączenie do wątku chcę powiedzieć, nie z tego powodu, że ja tam coś... Znajduję czyjeś tam wypadki, że coś tam powiedział, nie powiedział, ale to jeszcze jedno potwierdzenie, że Krzysztof Bosak liczy, rachuje, kalkuluje, że po Freudu, że on przedstawia siebie, swoją siłę polityczną, reprezentuje Polakom jako wyłącznie parlamentarny utwór, bo on lub nie ma sił, żeby być liderem narodowym Polski, całej Polski, Polonii w całym świecie. I ja tak widzę, że myślę, że to jego i nie interesuje, bo być liderem nacjonalnym Polski to rzecz nie, no, niewdzięczna, bo Polacy tego nie rozumią. Niestety, my już widzimy, Putin zabił 96 polskich patriotów, Lecha Kaczyńskiego, małżeństwo, Ryszarda Czarowskiego, świętej pamięci generała Blasika. A Polacy wybierają z dwie kadencje tego Tuska, kolegę Putina, z którą on przed tą nie tragedią, a zabójstwem Putina, domawiał się. I Polacy nie chcą nawet przyznawać sobie w głowie, w myślach, że to, mówią, że to tragedia, to nie zabójstwo Putina, a to tragedia, tak, wypadek, tak, no kurde, kiedy z nimi jakieś, kiedy ich ktoś zabije, ktoś tego, oni nie krzyczą, że to tam wypadek, to sam winien, a to tam... Nic strasznego, zabili tam mega. Nie, on krzyczy o skandale, że on chce, żeby wyjaśnić to, jak to. Ale kiedy z przywódcami państwa, z światem nacji, kwiatem nacji, to wydarzyło się przez patriotyzm tych, których Putin zabił. On zabił ich przez ten patriotyzm. To Polacy wybierają Tuska, tam Komorowski śmieje się z Tuskiem na lotnisku. Nasza władza, załatwiliśmy. Fajnie, Putin nam pomógł. No,
A Polacy potem ich tych samych wybierają. To jaka to nacja? I do czego opinii, do czyjej opinii przysłuchiwać się? Liczyć opinii tych Polaków po prawej stronie, po lewej stronie, kalkulować i być między gdzieś. Nie, kurde! Ja bym mógłby zaproponować swoją kandydaturę na przywódcę nacji polskiej. Ale tego nigdy nie będzie, bo my widzimy, jak Polacy do przywódców nacji stawią się. Oni plują na to wszystko, bo im napluć na ideale, na zasady narodowe. Ja nawet mogę wypisać swoją programę wyborczą, jak chcecie. Ale mnie ani parlamenty, ani szmарламенty, ani te koryta, do których pragnie tylko być parlamentarną siłą polityczną i być u koryta cały czas. A sprawy narodowe, sprawy realne, jemu napluć na to. On tkwi tylko w politologii. On rozwija się, Krzysztof Bosak, i rozwija swój mózg tylko politologicznie. On nie może, u niego nie ma takich zdolności być liderem nacji polskiej. Kurde, to nie jakaś tam nacja, a to nacja polska. I żeby być liderem tej nacji polskiej, to trzeba być na tyle potężnym człowiekiem. Duchownie, filozoficznie, w ogóle mieć jak właściwości lidera. I na pierwsze, co by ja jako lider by powiedział, że żadnego lidera nie potrzebne dla polskiej nacji. Dlaczego? Dlatego, żeby Polacy były swoimi właściwościami, swoim mózgiem, swoim duszą, Bóg, honor, ojczyzna i etc., reszta, takie same hasła, żeby jednostka, jako Polak, jako człowiek, ta jednostka była liderem. Po ukraińsku to brzmi державnik, po rosyjsku государственник, po polsku państwowiec. Może jeszcze też inne definicje. To każdy narodowiec, każdy Polak, który lubi swój kraj, ma być państwowcem najpierw dla swojego kraju. To najpierwsza programa. Pierwsza definicja tej programy. A druga definicja tej programy, że nacja ma obowiązek i musi zapierdalać sama na siebie. I również to pierwsza podstawa. Inne podstawy to, żeby mieć aliantów, żeby ci alianci też zapierdalali jako nacje na siebie i były w aliancie. І те панство народове, як альянс, мали би співпрацю між собою. Не на засадах, як Ярослав Качинський з Орбаном, не як Польща з венграми, що ми для того, щоб взяти більше фондів інфраструктурних на розвиток Польщі, мільярди євро, то і щоб Унія через своє schizofreniczne też zasady nie nakładała na polskie sankcje, to Orban i Kaczyński nie głosuje, a nakłada veto na tamte sankcje unijne. I te sankcje nie idą ani do Węgrów, ani do Polski. Ale potem ten Orban zaprasza do siebie kurde kogo? Zabójcy, 96 polskich patriotów. I chce budować South Stream, chce budować rozwój, żeby tam ekonomiczny były tam stosunki z Rosją, bo przez sankcje były zakazane handlowe stosunki z Rosją, ekonomiczne sankcje, a Orban chce pohandlować przez tamte zakazy. No nie sволочь, no nie szmata,
Właśnie, że szmata, kurde. Dlatego ja mówię, że jedna sprawa współpracować dla funduszy infrastrukturalnych, a inna sprawa pracować i kiedy ten ktoś odwróci się, ty tylko odwrócił się, a on tobie, kurde, w plecy nóż wbije. Politycznie, byle jak. Nie na takich zasadach. A dlatego trzeba mieć takie państwa jako chrześcijańskie, jak na przykład Ukraina, w siebie współpracę. I mieć ich nie tylko jako konkurent teraz, bo to tania siła robocza w Polsce, a Polacy tania siła, tańsza siła robocza w zachodnich krajach. Niby tam wszystko normalne, tak, taki układ się podoba, ale nie ma Ukrainy w NATO, nie ma Ukrainy w Eurosojuszu. I dlatego Polska sama teraz z Węgrami, jeszcze z kimś, a tam Zeman to też dziwka putynowska, Czechy czy ktoś tam. Dlatego ja mówię, taki rozkład polityczny na scenie tej politycznej trzeba znać, a dlatego trzeba, żeby i naród był nacją, narodowizmem. I przywódcy ci, których ten naród wybiera, a potem odchodzą, inni przychodzą. Bo nie ma ludzi niezamiennych. Ludzie mają być cały czas jako lidery. Wszyscy. A nie, dzięki Bogu, jeden normalny lider, Andrzej Duda, trochę z wadami też. I tyle, tak? Nie ma innych. No właśnie, że na razie nie ma. Bo popatrzcie na Hołownia, na tego Bosaka, bo popatrzcie na te Pełowski, te... Trzaskowskiego wzięli, zamienili przez tą Kedywę Blonską, bo ona w ogóle dwa parę słów nie może złożyć. Taki staw ludzi w Polsce, postradziecki, taki mózg. Otóż, Polacy, bardzo ważna rzecz w polityce, nie być politykiem blachem, drobiazgowym, a iść konsekwentnie, być i nie jak Bosak, który mówi, że jego konfederacja, tom lakiej, razem z lakiejem Krwiną Miki, putynowskim, kremlowskim lakiejem, nie zaprosiła jego, nie zauważyła, nie zwróciła uwagi taka polityczna siła, jak PiS, Prawo i Sprawiedliwość, lub jeszcze tam Rafał Trzaskowski, nie zaprosił jego do studii, do jakiejś rozmowy jakieś tam polityczne na wielkim szczeblu, władz, no tak, przepiarać go. A z innej strony mówię, a gdyby i zaprosili, to ja by nie poszedł. Moja polityczna siła by nie poszła, nie zgodziła się z tymi gadać, które roszczenia chcą Żydom oddać polskie domy, kamienice. No przecież na tym już parę lat rozgrywa się przez tą konfederację ta rozgrywka. Ale żadnych roszczeń, jak ja rok temu mówił, żadnych roszczeń PiS nie zrobił dla Żydów. I nie zrobił. Ale mówienie cały czas w scenie politycznej, dla nabierania balów, rejtingów, żeby tylko do koryta parlamentarskiego na hasłach tylko politycznych, narodowych wejść. I tam znów, jak i partia Winnicki, reszta Kukiza rozwaliła się. Ja, no, nie tak, nie to ja oczekiwał od wielkiego, wielkiej postaci, nie tylko muzyki, normalnego człowieka, Pawła Kukiza. Nie tego ja oczekiwał. I już końcówki właśnie, że nie tej, że on z Kamyszem zaczął tam flirtować, polityczny właśnie, że szok. A teraz my widzimy, że zaprosiła takie siła lub Republika, TVP Info, TVP Polonia, nie pamiętam, zaprosiła takie Krzysztofa Bosaka, bo ona ma wielką audytorię swoją, milionną. I Bosak już dzisiaj coś tam gada, bla bla bla, ja już nie słyszałem o czym. Tak samo to tylko naganianie
tego powietrza. I nic więcej. No i z tym Szymonem, Szymon Golownia, to, no to po prostu, no... Kolejny zdrajca interesów, tam racja stanu, to, to już słowo nie modne, takie bredni, racja stanu, takie wymyślili. Zdrajca po prostu interesów narodowych Polski. I tyle. З Гіртиком, ну тут, ну тут теж гірше від Лех Валенса, бо на Леха Валенса є течки, а на Гіртиха нема течок. І для того отак от. Є папір, є удокументований, евідентний доказ удоводнення, що Лех Валенса співпрацьовував, так, є, льолик, болик. А на Гертиха нема, то, то не значить, що то не співпраця кремлівська. То такий самий здрайця польських інтересів. Не жадний там кожисний ідіот, ідіота, а просто здрайця звиклий. Отож, що ми вели там не мувич, того ще, хто кого запрашував, не запрашував. Повім просто звикли своєм програми. Народовом для Польщі. Гдиби, ну, наприклад, гдиби там кандидував би і в огуле модерував би польськом, то програм такий. Не тримач надії на НАТО, а зробіч так щільно, потенгі, ну, от чесно, нанотехнології, польськом, мілітарном, щоб НАТО чимала надії на польському моц мілітарному. Потім, другий пункт програми. Щоб кожен дітчик з дитинства, кожен поляк, не тільки народовець, не примусово, але зробиш так, розробиш таку програму, щоб кожен чоловік уродился в Польше, знал, ведел подставы, основы, засады Библии. То знал якомщ теология, бо мял и ма рации добрый ксёнс Адам, польский ксёнс польского костёла, католицкого, же опроч обжендов, опроч обрядов, опроч традицій, чоловік ма знач теологія. То що значить? Чанщова Старий Тестамент і Новий Тестамент. То значить з дитинства примусово. Але не так примусово, як у Зв'язок Радянський, кому є примусово, це тут стадо чи якось. Зараз демократія, але примусово в тим сенсі, що щоб то через культури було, то треба зробити таку культуру, щоб кожен чоловік нормальний, речовище, нормальний, знав Біблію, підстави Біблії, засади Біблії, що та Біблія хоче, як би так повідомити. Не апокрифи, а Біблія. І разом з традиціями континувала ще та засада католицька. Хоча, ну, католіцизм то файне, але християнство є ще лепі. То каламбур, припрашом, але і сорі, припрашом, запам'ятав самий перший пункт програми, то не моєї програми, то ж Європа мала та програми, коли і комунізм загрожував, і інші тоталітарні режими загрожували існенню самої Європи, там і шведські потопи, і решта-решта, ну круто. Коли комуністи в своїй масі були загроженням для Польщі, для Унії Європейської, то Унія Європейська повстала як на засадах християнських. А зараз, коли вже аж нема такого загрозу, загроження, страху такого животного, Звіженського від Путіна, якого силу відтягуємо зараз українці цілим своїм крові, а не НАТО, то зараз те засади християнські змалели, потаняли.
Już nikogo nie interesują. Już interesują diabelskie rzeczy. A to nie ma być tak. Dlatego pierwszy punkt programy to powrócić Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej przynajmniej i całemu można światu tak powiedzieć, to, ale to już dalej, potem. Oblicze chrześcijańskości na zasadach chrześcijańskich, w których będą właśnie, że i tradycje, i teologia, wszystko będzie, co dusza zapragnie. I katolicyzm, i protestantyzm, i ortodoksy prawosławne, i grekokatolicy, i inne opcje, denominacje, które mają zasadę Duch Święty, Bóg i Jezus Chrystus, jako trójca, które te denominacje mają te zasady, to znaczy chrześcijanie. Inne to sektanci i niech oni walą sobie gdzieś dalej na swój sektanski, tak powiedzieć, rej. Bardzo zwykłe rzeczy, ale to bardzo trudne rzeczy. Ale gdy Polska i Ukraina również, taka sama programa dla Ukrainy, ogarnie to, to będzie wielki kraj. Nie na słowach Bosaka, nie na pierskości Bosaka lub innych, a w rzeczywistości. Gdy Polska to osiągnie swoim trudem, bo Ukraina teraz swoim trudem nie może osiągnąć, bo nie wstąpili w swoje czasy w NATO. I teraz łazimy jak kurde nie wie kto. Dlatego ja mówię, skąd wziąć pieniądze na to, żeby militaria polska była mocniej niż militaria, te siły, które teraz jest obecnie bazne NATO. No właśnie, że miliony Polaków, Polonia, poza granicami kraju. Ja nie mówię, żeby tam podnosić podatki i wydawać tam więcej, tam 1-2, parę procentów z PKB polskiego budżetu, podatnika polskiego, który ciężko pracuje, a inny nie ciężko pracuje, a sobie zapierdala i bierze od budżetu polskiego pożyczki, no nie pożyczki, a przez kłamstwo pomoc taką. Ci, którzy potrzebują pomocy, oni im trudno to załatwić. A ci, którzy oszuści, oni mają tej pomocy masę, bo oni umią to załatwić. Tak nie ma być i Polonia, i wszyscy mają wydawać na militarną moc Polski jakiś zarobek, swój, część, niewielką. Ale to nie znów przymusowo ma być, a przez rozwój kultury, sprowadzenie tej kultury, że ludzie mają swoją ciepło ułożoną dupeczkę, bronić swoje rodziny, swoich dzieci, swoją przyszłość. Dbać i bronić o swoją bezpieczeństwo. Kto zadba o polskiej nacji oprócz Polaków? No kto jeszcze? Kto zadba o waszych dzieci? Kto ich nagotuje lepiej niż swoich dzieci? No właśnie że. Przez litość, przez miłość, tak, to tylko bla-bla-bla. Tylko nacja, ma dbać o nację. To przykład Szwajcarii, najlepszy przykład, jak Szwajcaria dba o sobie. Ćwiczenia, terytorialna samoobrona i wydawanie forsy całej nacji, całego narodu polskiego na tą samoobronę, żeby ćwiczyli. Dzieciaki wiedzieli, znali od małych lat, co jest to samoobrona ojczyzny swoje, jak w Szwajcarii, żeby żadny wróg nigdy nie napadł ani na Szwajcarię, bo nawet Hitler nie napadł na Szwajcarię i na Polskę, żeby nikt nie napadł, żeby nie było powtórki 17 dni
1939 roku. Dlatego każdy człowiek, każdy normalny Polak, nie tylko narodowiec, ma bronić swój kraj i ma dawać na to jakieś swoje wysiłki. I Polonia, i byle kto ma rozumieć, że Polska to jest forpost i Ukraina forpost przed tam agresorem. Ale nie tylko forpost jako buforowa zona, strefa, nie tylko forpost, że my kogoś jak cud nad Wisłą obronili, my kogoś obronili, tak, teraz wy musicie nam, nie, to siebie obronili, siebie. А потім по цій обороні себе почався великий балаган, який через те НДСство, який через тих самих Дмовських, які скаржили ще на Пілсудського, що він тоталітарний режим, справа, теж до Європи їздили, там скаржився, виступило, що о, то він неправомоцно займує становисько своє, Пілсудське. Ну а що би було з краєм, якби не персвазія Пілсудського? Ну власне ж. Невольництво, рожбюр, тривав би, малюткими воєводствами тільки було б, Варшава і ще цочка. І тиля з тієї Польщі би було, де би не своя персфазія. І така персфазія, мабуть, не в якійсь ти лідера, а у цілощі Польщі, як у єдностки, нації, як у народ, ну, слово ж народовця, я не мог я повторити, бо ніщо кояжище то слово одраз люб з Вініцьким, люб з Босаким, тим дичаками ружами, такі люб з ендеками, які приє, ну, які 17 днів тільки вистарчило, як балагану на сцені політичної, і що в ній же скинули в Катиню, Харкові і Медное, в Биковні, з шалом в голову. Замість вальки на поле вальки, замість, щоб жовніж по своїй спеціальності, по своєму заводу, по своєму визванню, по своєму тему, що він є, для чого він потрібен, згинувач в обороні за своєму ойчизни, на поле вальки. А вони згинули через шал, у Швіці в голову. Через що? Бо влада така була. І хто відповідає за то? Ніхто не відповідає. Хто відповідає за такі скутки повстання Варшавського? Ніхто не відповідає. Всього прикривка тільки патосом. Юж того патосу дощ. Юж навіть зона Польська і Україна тими патосами. Для того от така звикова програма. Же польська нація ма запрацьовувати на сама на себе. А для того, щоб так ще стало, ма бути спроводзона в до нації культура навпіл, а не корита курди політичне. Поза політиком те речі робимо ще. І коли сама нація запрагне того, то і політиці повідомлять, то так, ми będziemy wykonywać polecenia nacji polskiej.